ten cik. Sorry. Ja muszę iść do Krysi. I bardzo się cieszę, że jest tak grzeczna i się pyta, że o to swojego pana i władcy. Ty, mój panie i władco, a puknął cię ktoś kiedyś ten twój królewski łeb? Dobra, bez żadnej bitu rewolucji. Dobra, śmigę, rozkazuję ci iść do Krysi. No, idź. Ale ja nie wiem, czy cię mogę zostawić samego, bo ty dzisiaj czekasz na renta. No i co z tego, że czekam? Andzia, ty wiesz, jak ja umiał doskonale czekać na renta. Normalnie, tyś mi jest do tego w ogóle niepotrzebny. No, no poważnie, ale ja, wiesz co, ja ci coś powiem, że nie wiem dlaczego, ale... Ale nie Andzia, patrz, normalnie jakbyś widział wszystkich ludzi, którzy czekają na renta, nie? No. To ja bym mógł osobiście grać w Lidze Mistrzów Czekaczy na Renta. Bercik, czy ty rozumiesz, że mnie w ogóle nie chodzi, co się im trochę z tą grubością, mnie w ogóle nie chodzi o ciebie i do mnie chodzi o tego listonosza, żebyś zaś coś nie zrobił temu biednemu ślimokowi. Jeronie, a czemu kiedyś coś zrobił ty? Jezus Maria, a kto go wiązał i wystawił na balkon? Jeronie, dobra, Andzia, ty powiedz teraz o krzywdzie, takiej prawdziwej krzywdzie, która jest może nie zawiniono, no ale przecież jak zawinił, no to rozumiesz, że to jest ganz inna sprawa chyba, nie? Bercik, patrz mi na usta. Zero agresji. Ja cię proszę, nie rób nic temu biedokowi, bo on już jest taki nerwowy i chodzi o to, żebyś tego nie dobił, rozumiesz? Andzia, obiecuję, że będę grzeczny jak Messerschmitt, no. Jak co? A nie, może rację, to się gada, że się narąbia jak Messerschmitt. Jeronie, to jest dziwne, jakie dziwne skojarzenia człowiekowi przychodzą do głowy, że mi się narąbanie skojarzyło z tym, z pieniędzmi, z listonoszem i co to człowiekowi do głowy nie przychodzi. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja w ogóle powinnam wychodzić. Andzia, tak, powinnaś wychodzić. Idź. Listonosz, renta, no, ja. Pieniądze. Ja nie wiem. Idź, spokojnie, znosz mnie. Zero agresji. Ja, no. O, cześć, Andzia. Cześć, Zbyszek. Dobrze, żeś już jest, wiesz? Co tam słychać nowego na Górnym Śląsku? Wszystko dobrze, ale mam do ciebie prośbę. Tak? A w jakiej sprawie? Żebyś przypilnował Bercika. Dzisiaj listonosz chodzi z rentą. Wiesz, o co chodzi, nie? A, rozumiem. Andzia, będę stał na straży Poczty Polskiej. Nie ma to tamto, tak jak ci w Gdańsku. No właśnie, słuchaj. Muszę iść do Krysi. Przyjdę za jakiś czas. No to pa. No pa. Pa. Może być ciekawie. Cześć, Berci. A, no, cześć. Zbysiu, pozwól, że cię przywitam w pozycji leżącej, dobra? Nie ma sprawy. A co, relaksujesz się, widzę? No, relaksuję się. Chłopie, jest luźny, jak kopla po obiedzie. Luzik, rozumiesz? Relaks, medytacja, myślenie. No i bardzo dobrze. Słuchaj, Bercik, ja w zasadzie to jutro idę dopiero na bazar. To może byśmy tak skoczyli na jedno piwko do Alojzego, co? Dobra. Skoczymy i no, poczekaj, aż mi ten haor rynta przyniesie. No dobra. O, jest ty spokojnie, bez agresji. Medytacja, myślenie. Andzia mnie o to prosiła. Czy ja gadam coś o agresji? No, poczekaj, ja pójdę. Tak. Proszę. Panie Zbyszek. Co pan? Gdzie jest ten psychopata? Gdzie jest? I go zaraz znowu! Jest w szła! Jest spokojnie, ale nic... Obiecuję panu, że nic panu nie zrobi. Jest spokojnie. Ja mu zaraz spokojnie. Panie Czony! Zostaw pana! Ale nie. To on miał ciebie przecież! Co? Panie, zostaw go! Nie wtrącaj się pan! Co znaczy nie wtrącaj się? Ty, gościu, co ty wyprawiasz? Zostaw go! Zostaw ci! Ligaj! Zostaw go, to są nasze śląskie sprawy! No! Właśnie teraz nie... pomału tu weźmiesz, a nie ruszaj się! Podpiszesz, tu masz pieniądze, na! Jehu! Gotowy! Bo ja się nauczył judo, karate i jak ktoś będzie nerwował, wszystkich zabija! Jahoo! Moje Rambo! Oni źle zagrali, ale gdyby byli nie. Lej pan piwo! Panie Johnny, a co się stało? No widzisz, chyba od Bercika przyszło. Ej, Johnny, on zasiedzi. Wyciepli mnie z boczty! Jak to mnie rzucili? Nie. Ale za co?
Ponoć jak za agresywnie rozdawał rynty. Jak to rynty za agresywnie rozdawał, ty? No ja, jakoś wredna mama do mnie doniosła, że się zachowuje jak goryl na wojennej ścieżce, a nie jak listonosz. Widział ktoś kiedyś goryla na wojennej ścieżce? A widzicie? Jo zawsze wiedział, że ten Pierun jest agresywny i bez to witał, że go giwerą. A wszyscy, nie, to Bercik, ty jest agresywny. No i no proszę bardzo, teraz kto miał rękę? Siadaj, no, siadaj. Przestuń, jaki on tam jest agresywny, przestuń. Panie Bercik, niech się pan już teraz godo, co pan chce. Mnie już to jest wszystko jedno. No jak ją wydarzył bez mojej kochanej poczty? Andzia. Co? Nasz listonosz ma problem. Pan Johnny? Ja, wyciepli go z roboty. Ja? I ty się nie cieszysz? Przecież ty go tak nie cierpisz. No ja niby z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony myślę, przyjdzie nowy, może jeszcze gorszy. Nie, to już nie będzie mój listonosz. Ty, a propos listonosz, jutro go przyjść przekaz od ciotki z Kres. Co mi po pieniądzach, jak to już nie będzie mój listonosz? No, cześć kolego. Aha. Witam agresywnego kolegę. Ups, sorka, byłego kolegę. No ale stary, nie przejmuj się. Jest wiele zawodów, w których możesz wykorzystać agresję. Słuchaj, właśnie. Na Giszowcu zwolnił się etat dla Hycla. Dać ci namiary? Wiesz co, to nie jest dobry pomysł. Dlaczego nie? Wiesz, jakie takie psy potrafią być agresywne? Agresywny pies plus agresywny Hycel. To może być praca twojego życia. Przestuń! To nie jest dobry pomysł, żebyś brał ten rejon. Dlaczego nie? Popie, dobrze ci radzę. Weź się kartka, długopis, napisz se podanie do dyrekcji. Niech cię przeniesą na inny rejon. Będziesz miał święty spokój. Niby dlaczego? Dlaczego? Hopie, to ty nie wiesz, że ten rejon jest jak dżungla. I no ja wiem, jak się tu poruszać. Stary, ja wiem, że to bolesne, że cię wyrzucili, ale żeby tak pić od samego rana... Co ty gadasz? Jaka dżungla? A widział, żeś kiedyś film, był żeś w kinie o Wietnamie taki film Rambo albo Pluton. Psiu, psiu. Idź się wyspać. A wyspać, wyspać, no. Opie, godum ci, weź se to do serca i uważaj, szczególne niebezpieczeństwo czai się tu, na Korfantego 13, mieszkania 6. A? Mam tam przekaz. O co chodzi? Jakieś konkretne niebezpieczeństwo? Konkretne niebezpieczeństwo, oczywiście. Konkretne, bardzo poważne niebezpieczeństwo. Koleżko, super powiedziane. Powiem ci jedno. Nie istnieją źli klienci poczty. Istnieją jedynie nieprofesjonalni listonosze. A ja jestem w pełni profesjonalny. I wiesz, znam te twoje opowieści o Hubercie Dworniaku. Znam. Powiem ci jedno. Ja sobie go owinę wokół palca. Profesjonalizm, stary. Profesjonalizm. Dobra. Nie ma sprawy. Cześć. Powodzenia. No, żeby potem nie było, że chcę nie ostrzegał. Dobra, Bercik, to ja już powolutku się udaję. A kaj ty idziesz? Niech to kaj, no. Idę na bazar, kolego z wojska. Praca, praca, a nie ma to tamto. A kiedy przyjdziesz na zot, bo wiesz, Andzi nie ma i tak smutno samemu trochę. Rozumiem. Będę za parę godzin. Na razie. No, cześć. No, cześć. O, dzień dobry. Co ja widzę? Nowy listonosz? Witam szanownego pana. Pozwolę sobie pana przywitać w imieniu Poczty Polskiej, złożyć wyrazy uszanowania i polecić pełną gamę profesjonalnych usług. Przesyłki zwykłe, polecone, przekazy pieniężne, prenumerata czasopism. No bardzo pan miły człowiek, no dziękuję, no niezmiernie. Jest mi miło, ale akurat czas mnie goni. Pędzę do pracy. Może następnym razem. Wszystkiego dobrego. W takim razie niezmiernie miło mówię. Do widzenia i życzę miłego dnia. Tak, do widzenia. Miłego dnia. Głupi ten Johnny, czy co? Normalni ludzie. Normalny rejon. Czy pan Hubert Dworniok? Korfantego 13, mieszkania 6. Witam szanownego pana. Dobry. Pozwolę sobie pana przywitać w imieniu Poczty Polskiej, złożyć wyrazy uszanowania i polecić pełną gamę profesjonalnych usług. Przesyłki zwykłe, polecone, przekazy pieniężne. Pieronie, co jeden psychol to większy, no. No spokojnie, o co się panu rozchodzi, no. Mam dla pana przekaz pocztowy z Köln. A, no to zaraz tak chciał pogodać. Dobra, niech pan włazi.
Ten John to kompletny idiota. Co? Przepraszam bardzo, że co? Nie, nic. Aha, no to proszę bardzo. Do kuchni, proszę. W prawo, tu. Co tu się dzieje? Mogą! Aha, czekaj, spokojnie. Ja nie chcę tego ręczać, ja już nie chcę. No dobrze, już ci pomogą, synek. No proszę. Ale co ci się stało? Już dobrze. Ja nie chcę tu doręczyć, tu jest dżungla. Dobrze. Ja nie chcę tego regionu. Dobrze. Nie. Na pierwszej herbacie? Nie chcę już. Jest moja torba. Tu jest twoja torba. Ale ciopie narodu. Czyli jedno piwo, bardzo proszę. Synek, a co ciebie się stało zaś? Wiem, co się stało. Zaniósłeś przekaz z Köln panu Dworniokowi, tak? Mam rację? Ja nie chcę do tej dżungli, ja chcę do innej dżungli. Kajcie chcesz? I co? Godołech, i no ja się tam umiał poruszać. Ha, możesz teraz mój profesjonalizm, proszę bardzo, proszę. To wariat, świr, psychopata. Złożyłem na niego zeznania do policji. Co? Na Berdzika na policji? Ej, pitej stąd. Bronić... Pitej stąd, ale już! Psychopaty, tak? Oczywiście, bo też nas, psychopata! Idę stąd, jak najdalej od tej chorej ulicy. To dziś! Może jeszcze nie wszystko stracone, może się uda. Kochany Berdzik na niego zawsze idzie liczyć. Ja by chciała wiedzieć, coś ty zrobił temu biedokowi, co? Ale nic! Jak to nic? A kto siedział związany na balkonie, co? Ale Andrzej, widzisz, to już drugi listonosz tak robi. To nie jest podejrzane? Adzia, nie powinnaś się tak denerwować, chodź. Ja się nie powinna denerwować? Ja się nie powinna denerwować? Adzia, to są ich śląskie sprawy, nic nam do tego, kochani. A co? A Joni jest ślązoczką, nie? Czy ktoś pokachywa? No właśnie, idź, otwórz drzwi, idę. Bo zaczniesz tak pieprzyć jak mój głupi hop. Chodzi no tutaj. Co? Siatkowski. Co to były za pomysły z tym listonoszem, co? Nie, no jakie pomysły? A co to były za pomysły, żeby po tylu latach zmieniać listonosza, pieruna? To też się do poczty przystaj, bo to oni zaczęli ta wojna. Dzień dobry. No, wreszcie się pan doigrał, panie Dworniok. Panie dzielnicowy, jak ja się cieszę, że pan przyszedł. Pan się z nim może robić, co pan chce, proszę bardzo. Adzia, co ty gadasz? Przecież nie wiesz, o co chodzi. Jak to nie wiem, o co chodzi? Wiesz co, Zbyszek, ja wychodzę, bo on tego po prostu potut, a pan niech z nim robi, co pan chce. Wychodzę! Zapewne wie pan, z czym do pana przychodzę. Nie mam pojęcia. Jest pan oskarżony o napad na listonosza, wiązanie go i wystawienie na balkon. I co z tego? Jak to, co z tego? No, to ja, przepraszam, ale to ja się pytam, co z tego? Bercik, przepraszam, ja myślę, że w ten sposób pogarsza swoją sytuację. Nie ma to tamto. Panie dzielnicowy, on na pewno tak nie myśli, prawda, Bercik? Ja wiem, że on na pewno tak nie myśli. On w ogóle nie myśli. Ale przepraszam bardzo, ja nie rozumiem oskarżenia. Co z tego, że na balkon? Przecież odebrał pan wolność wolnemu obywatelowi, w dodatku funkcjonariuszowi poczty. No tak. No tak, i co, jakaś głębsza refleksja w tej sprawie? Panie władzo, to był mój osobisty listonosz i policji, nic do tego. Nie rozumiem. Becik, to był nowy listonosz w nowym rejonie i postąpiłeś bardzo nieładnie, Bercik, postąpiłeś. Tak, ale chwila, przecież zawsze, że tak robił i nic się nie działo, Panie dzielnicowy, on na pewno tak nie robił. Ale jak to zawsze pan tak robił? No zawsze, Bercik, nie. Nie, niech mówi, to bardzo ciekawe. Nie, bo po mojemu to policja nie powinna się mieszać w rodzinne sprawy między lokatorami a listonoszem. Zaraz, to co, to wy jesteście rodzina? Z tym nowym hacharem jeszcze nie, ale ten stary. Przepraszam, panie dzielnicowy, Bercik ma takie osobiste podejście do pracowników poczty. Właśnie, i niech mi pan nie godzi, że w Polsce prawo zabronią wiązać własnego listonosza, wie pan, bo jak takie prawo jest, to ja nie chcę żyć w takim kraju i pitą do Irlandii. Tak, proszę pana, niech mi pan nie godał, panie władzo, że niedługo tak będzie, że cokolwiek człowiek zrobi, to się zaraz go będzie czepiać policja. O nie! Nie o taką Polskę, że walczył, nie na taką Polskę, że głosował. Przykro mi, ale niestety muszę pana aresztować. Panie dzielnicowy, przepraszam.
Panie Zielcowy, a nie dałoby rady załatwić? Wykluczone. Skończyła się taryfa ulgowa. Stop, 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 stop! Wycofuję oskarżenie. Tak? O. Jak to? No, zwyczajnie wycofuję, odwołuję, to nieprawda. Byłem w szoku. Pierwszy raz na nowym rejonie, wie pan jak jest. Nie, nie wiem. Przeżyłem typowy szok pocztowy. O, tak. Szok pocztowy to się bardzo często zdarza w nowym rejonie. To jest znane. Tu się nic nie wydarzyło, nic. Ale pan Dworniok sam przyznał, że przed... No przecież pan Dworniok też padł ofiarą szoku pocztowego. Ten szok pocztowy też dotyka lokatorów i o. Dlatego tak bredzi. Nic nie rozumiem. No to nie został pan związany i wystawiony na balkon? Nie, to ja sam. 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 No to wszystko się wyjaśniło. Widzi pan, pan listonosz się przywiązał sam do krzesła i sam wyszedł sobie na balkon. No tak czy nie? Tak, właśnie. Zawsze jak idę na nowy rejon, lubię się tak przywiązać do krzesła i wystawić na balkon. Tak, tak, on ma taki zwyczaj. To jest znane, słyszałem o tym. Nie, tu chyba w tej kamienicy musi płynąć jakaś żyła wodna. O, to! To, bardzo dobrze powiedziane, święte słowa. A tydzień tyłu ruła szczeliła na drodze i... Trudno, nie ma skargi, nie ma aresztowania. A na przyszłość niech pan mi głowy nie zawraca. Tak, Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, herr komandant. Do widzenia. To ja też już pójdę. To my pójdziemy może razem na pocztę wyjaśnić pewne sprawy. Do widzenia. Do widzenia. Ty, Bercik, rozumiesz coś z tego? Zbyszek, albo mi się zdał, albo ja przed chwilą był o włos od więzienia. Chyba raczej od domu wariatów. Tego w Rybniku myślisz? Nie, tam nie chcę, tam jest za daleko. To. Ty, najważniejsze, że się udało! Zbyszek, no. W takim razie, że nie uważam, że powinniśmy tak sprawę obróć. I co? Pan dzielnicowy cię nie aresztował, ja? Andzia, wiesz co, bo ja ci godzę, że te listonosze są takie dziwne, oni lubią jak ich lokator tak czasami trochę tak pomolestuje, wiesz? No nie czytaj gazety i no chodź, no. Ach, właśnie. Idziemy. Andzia, no, my idziemy. Na zakupy idziemy do galerii, tak. Bercik! Zbyszek! Hopy, czuję, że gdzieś się zrobił dobry uczynek. Ja. Przywiązać kogoś do stołka to jest dobry uczynek. O, właśnie. Zwycięstwo! Jaronie, panie Johnny, przyjęli pana zaś? Ach, przyjęli i to jak mnie przyjęli? Okazuje się, że żaden nie chce przychodzić na ten rejon. Eno jo! Czekaj, ale jak ty żeś to załatwił? No więc to było tak. Najpierw ten nowy listonosz poszedł i złożył zeznania na policji na Bercika, nie? No i co dalej? No ale jo wziął tego nowego listonosza i godą mu, że pan Bercik to jest psychopata i wariat. No dobra, no i co? No i na pewno, ale zaś nie taki wariat, żeby go zamykać w Rybniku, nie? No i co dalej? No i co dalej? I postraszył że tego nowego listonosza, że jak nie wycofie zeznań na policji, to do końca życia będzie musiał chodzić na Korfantego 13, mieszkania 6. O, nieźle, ale co inksze listonosze na to? A co inksze listonosze? Słuchajcie, on zaraz wycofał te zeznania, a inksze listonosze to się zebrali, dyrektor ich zebrał w takiej wielkiej sali i się spytał, kto chce nosić poczta na ten rejon. I co? Żaden się nie odważył, wszyscy się trzęśli jak galareta i no jo powiedział, żeby nachodził. Jo, listonosz Johnny, Rambo Poczty Polski. No dobra, panie Johnny, ale co z tego wyniku? Co z tego wyniku? Że już zawsze będziemy razem, mordo ty moja! Tak. Kajmosz giwera? Za chwilę nie mam giwera. Może no czopka ci się pcha. Czaszki mnie! Czekaj! Kajdacie! Czekaj! Krzysztof, co ci jest? A nic. Ale coś się gnębi. Wiesz, tak myślę, wiesz, uczy się, wiesz, tego Śląska i nic nie rozumiem, no. Chopie, ja tu mieszkam całe życie, a ja nikiedy tyś tego nie rozumiem, ty. I ja. A! Jeszcze dobra! Jaja! Nie, kaszu, ale no. A, jak fajny, kurde, na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami, z
by skaszło poznać, Kerry jest Kerry. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są i chamysy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo chamys chce mówić, a gorol chce godać.